media znają sekrety, o których sam nie wiem osoby. Nie jest tajemnicą, że u ciebie na planie teledysku było sporo redakcji. W tym też były redakcje plotkarskie, z którymi raczej raperzy tak do końca się nie trzymają. I czy ty masz zamiar w ten sposób trochę odczarować to podejście raperów, że powinno się przemawiać tylko poprzez swoją muzykę, niekoniecznie udzielając wywiadów? To jest trochę taki twój cel, żeby mocno z tym mainstreamem romansować? Znaczy, ja jakby... Może nie jestem super za właśnie takim częstym wypowiadaniem się i tak dalej. Co prawda myślę, że to jest potrzebne, bo ludzie, słuchacze tak naprawdę mogą się bardzo dużo dowiedzieć z takich właśnie rzeczy, jak taki prosty wywiad z kimkolwiek, bo po prostu widzą tą osobę nie na klipie, tylko tak po prostu jak sobie stoi i rozmawia. To jest, myślę, że bardzo dużo pokazuje takiej normalności do właśnie... Jest wielu raperów, którzy są tacy trochę nieotwarci w ogóle na pokazywanie takiego prywatnego życia. Tak, Hemingway na przykład taki, kompletnie wywiadów z nim nigdzie się chyba nie znajdzie. No tak, tak, więc no właśnie o tym mówię, więc nikt tak naprawdę... To też jest z jednej strony bardzo fajne, bo jednak jest po prostu taką postacią, gdzie po prostu ludzie słyszą, jak słyszą jego imię, to słyszą jego muzykę, a nie jakiś tam wywiad, ale no myślę, że w dzisiejszych czasach to jest potrzebne, żeby może trochę się wyróżniać. Okej. A nie boisz się czasami, że mogą być jakieś zarzuty, na przykład, że nie wiem, to zabiera trochę autentyczności, albo że na przykład nie wiem, zwraca uwagę na coś, co jest niepotrzebne, bo widziałem kilka dni temu wywiad z tobą. Domyślam się, że to był pewnie jakiś strzępek tej rozmowy. Natomiast następnego dnia wszystkie serwisy rzucały nagłówkami: Alan Krupa nie chce podchodzić do matury. No a domyślam się, że wywiad dotyczył czegoś innego. Czy tego się trochę nie boisz? Że w ogóle z tym, że nie podchodziłem do matury, to już rok temu było, bo ja już rok nie chodzę do szkoły, bo skończyłem. No to nieistotne. No tak, ale że nie masz zamiaru podchodzić, bo tam widziałem, że ktoś cię zapytał o to i ty odpowiedziałeś. Tak. I mówię, wszystkie nagłówki bombardowały tym: Alan Krupa nie podchodzi do matury. Nie wiem, co jest z tym kontrowersyjnego. Myślę, że nie jestem jedyną osobą w Polsce, która nie podeszła do matury. Że wiesz, że w ogóle jakby tego też nie odbieram jako kontrowersyjne. Bardziej chodzi mi o to, czy właśnie poprzez takie wypowiedzi, takie właśnie mówię, romansowanie z mediami, co było dotychczas dość... To było dość kontrowersyjne właśnie dla rapu. Czy nie boisz się, że to właśnie może odwrócić czasami uwagę od tego, co chcesz przekazać jako artysta? O to mi chodzi. No, myślę, że tak, co prawda. No, ja jestem na początku swojej kariery, mam nadzieję. Więc myślę, że to, że rozmawiam z ludźmi, jest po prostu potrzebne, bo tak naprawdę przez całe moje życie nie miałem takiej możliwości, że... Znaczy miałem, myślę, że miałby, gdybym chciał, to bym miał możliwość, ale po prostu nigdy nie czułem takiej potrzeby, żeby przedstawiać trochę takiego po prostu z siebie. No myślę, że na początku mojej kariery no to jest, myślę, że potrzebne nawet, żeby trochę ludzie usłyszeli takiego szczerego, normalnego mnie po prostu, tak. Też chyba się poznanie siebie, no bo no nie jesteś osobą anonimową, jednak wkraczasz w ten show biznes już jako ktoś, kogo no mówię, no zna cała Polska właściwie, więc... Więc faktycznie, no. Ale nikt nie zna mnie, tak powiem. Tak, wszyscy znają to, w jaki sposób twoja mama o tobie opowiadała, ale faktycznie jakby nikt nie miał okazji, żeby posłuchać ciebie. Czyli inaczej, wszyscy znają mnie z tego, jak o mnie piszą, a media znają sekrety, o których sam nie wiem o sobie, więc... A to często chyba tak jest w tym środowisku, niestety. No.